Cześć. Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na warsztat, podczas którego dowiecie się, jak w prosty sposób wykonać bardzo ładny, ozdobny lampion do ogródka lub też na balkon. Może być też świetnym prezentem na dzień mamy z okazji zbliżającego się święta. Potrzebować będziemy kilku rzeczy. Najważniejsza to słoik. Taki fikuśny lub też prosty, zwykły po dżemie. Obojętnie jakim dysponujecie. Potrzebować będziemy również wstążki dowolnej, może być szersza, węższa, różnych kolorów. Ja przygotowałam kilka pokazowych. Ważnym elementem będzie folia samoprzylepna. Oczywiście potrzebujemy również nożyczek, pędzelka, kleju, jak również czegoś do odrysowania. Zaczynamy zatem naszą pracę. Najważniejszym elementem będzie wycięcie z naszej folii jakiegoś kształtu. Ja przygotowałam akurat serduszko, ale może być też kółeczko, może być to kwiatek. Zobaczycie, do czego nam się to zaraz przyda. Odrysowujemy z szablonu kształt na folii. O tak. I oczywiście wycinamy. Potrzebne będą nam dwa takie elementy. Po ich wycięciu mamy pierwsze serduszko i drugie. Nakleimy je teraz na nasz słoiczek. Trzeba najpierw oddzielić od papieru i takie serduszko wędruje z jednej strony i z drugiej strony naszego słoiczka. I teraz przyda nam się, o właśnie, tak to wygląda, przyda nam się farba. Ja akurat mam farbę akrylową w kolorze białym, ale może być to farba różnego koloru. Sprawdzą się również resztki farb, które kiedyś były używane do malowania ścian. W każdym domu znajduje się zawsze jakieś resztki takich farb, więc możecie z nich skorzystać, one również świetnie się będą do tego nadawały. Więc kolejny etap, malujemy słoik. Mamy już wyschniętą farbę. Teraz możemy zdjąć nasze szablony przyklejone do słoiczka. O! Powoli odklejamy. I mamy już jedną część. I z drugiej strony to samo. Powolutku zdejmujemy. O, właśnie tak. I ten oto sposób uzyskaliśmy tutaj przestrzeń, w której będzie widoczne światło. Pozostaje nam tylko przeozdobienie takiego słoiczka. Do tego celu wykorzystamy wstążkę. Chodzi o zakrycie
miejsca, w którym swój szczyt nie wygląda estetycznie, żeby wyglądał ciekawiej, bardziej kolorowo. Przykleimy w tym miejscu wstążeczkę. Ja użyję do tego kleju na gorąco, ale jeżeli takiego nie macie, świetnie sprawdzi się zwykły magik. Przyklejamy w kilku miejscach, żeby się wstążeczka nam nie zsuwała. I słoiczek jest gotowy. Wystarczy tylko włożyć do niego. Świeczkę. I lambion gotowy. Ja przygotowałam kilka. Chciałam Wam teraz zaprezentować, w jaki sposób można jeszcze... O, to jest zwykły słoik po dżemie. Równie przemalowany, ale element tutaj mamy kwiatowy, wykończony białą wstążeczką. Może być również gwiazdka. Wtedy możemy wykorzystać taki lampion podczas świąt. No i jeszcze jeden serduszkowy, większe nieco serce, podobny do dzisiaj wykonanego. Życzę Wam świetnej zabawy. I mam nadzieję, że pokażecie, jakie są efekty Waszych prac. Pochwalicie się swoimi lampionami. Pa, pa!